Wydrążona dynia z szerokim uśmiechem, podświetlona od środka. Duchy, diabły, wampiry, czarownice, czaszki, nietoperze i oczywiście czarne koty. To tylko niektóre symbole Halloween. Ale czy wiecie, skąd tak naprawdę wziął się ten zwyczaj? Czy rzeczywiście ludzie przebierali się i ozdabiali swoje domy w ten przerażający sposób, tylko po to, by rozdawać dzieciom cukierki? Zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, czym jest Halloween. Halloween to zwyczaj obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. Najhuczniej celebrowany jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii oraz w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że Halloween nie uzyskało miana święta urzędowego, to cieszy się największą popularnością zaraz po Bożym Narodzeniu. W Polsce, chociaż nadal tak napiętnowane, pojawiło się już w latach 90. XX wieku. Nazwa Halloween to najprawdopodobniej skrócone i przekształcone hasło All Hallows Eve, czyli w tłumaczeniu Wigilia Wszystkich Świętych. Geneza Halloween nie jest jasna. Może ono wywodzić się od rzymskiego święta na cześć Pomony, bogini owoców i nasion, lub celtyckiego zwyczaju witania zimy. Druga teoria wydaje się bardziej prawdopodobna poprzez widoczne powiązanie Halloween z kończącą się jesienią, a nadchodzącą zimą. Idąc dalej tym tropem, Halloween zostało podciągnięte, moim zdaniem jak najbardziej słusznie, pod obchodzone w północnej Europie święto z okazji końca jesieni, a początku zimy, znanego na terenach Irlandii i Szkocji jako Samhain, czyli koniec lata. Co ciekawe, jak zauważyła irlandzka pisarka pogańska Laura O'Brien, Samhain to słowo, które ma ogromne podstawy kulturowe i historyczne, a także swoje miejsce we współczesnym mówionym języku irlandzkim, jako słowo kalendarzowe oznaczające miesiąc listopad. W dawnych czasach okres ten wypełniony był radością z udanych bardziej lub mniej zbiorów i powrotem bliskich osób do domu. Jednak oprócz tej szczęśliwej strony, święto to miało również i tą mroczną. Widmo zbliżającej się zimy, głodu, chłodu i braku światła słonecznego, co zazwyczaj oznaczało ciemność. Poza tym w północnej Europie właśnie zimą i wczesną wiosną życie traciło najwięcej ludzi. Tego dnia, a tak przynajmniej wierzyli druidzi, granica między światem żywych a zaświatami zacierała się. Dobre i złe duchy mogły bez przeszkód za sprawą Boga Śmierci, zwanego właśnie Samhain, zagościć wśród ludzi i odpokutować swoje przewinienia, lub, co wzbudzało największy strach, mścić się i czynić zło. By przyciągnąć jednak te dobre duchy, ludzie rozpalali w Samhain ogniska. Były one też elementem wyrażenia wdzięczności i wsparcia dla bóstwa Luga, Boga Słońca i Światła. Kiedy Luga tracił moc, a dominować zaczynał Bóg Śmierci, temu drugiemu składano liczne ofiary, niekiedy nawet z ludzi. W Samhain druidzi nosili czarne stroje i duże rzepy, ponacinane tak, by przypominały demony, zupełnie jak nasze dynie. Cała ta maskarada miała na celu tylko jedno – odstraszyć złe duchy. Prawdopodobnie właśnie stąd wywodzi się zwyczaj przebierania za różne potwory i ozdabiania domów przedmiotami, które z zasady mają wywoływać niepokój. Z Halloween stało się to samo, co z większością świąt pogańskich. Po roku 835 zaczęło zanikać pod wpływem chrześcijaństwa. Szacuje się, że jedynie na terenach Irlandii utrzymały się obie formy tego święta – katolicka i celtycka. To właśnie irlandzcy imigranci w latach 40. XIX wieku przywieźli Halloween do Ameryki Północnej. 31 października 1920 roku mieszkańcy amerykańskiego miasteczka Anoka w stanie Minnesota, przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci, zorganizowali pierwszą paradę z okazji Halloween w USA. Ten coroczny zwyczaj szybko przerodził się w tradycję, a w roku 1937 Anokę uznano za światową stolicę Halloween.
Wkrótce zwyczaj przebierania się za straszydła zaczął rozprzestrzeniać się po Europie. W drugiej połowie XX wieku ogarnął Europę Zachodnią, a po upadku żelaznej kurtyny pod koniec XX wieku również środkową i wschodnią. W związku z genezą Halloween spotyka się ono z krytycznym spojrzeniem części przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, episkopalnego i luterańskiego, a także Świadków Jehowy. Od obchodzenia Halloween w Polsce odcinają się też słowiańskie rodzimowiercze związki wyznaniowe, opowiadając się jednak za kultywowaniem rodzimych tradycji, w tym przypadku dziadów. Sama noc 31 października jest istotnym czasem w kościele szatana i najpewniej z tego powodu wiele osób łączy Halloween z czymś złym. A wy jak obchodzicie Halloween i czy w ogóle obchodzicie ten zwyczaj? Dajcie mi znać w komentarzach.